Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na wystawę cudownych prac na słodki temat, a mianowicie pokonkursową wystawę Mój Słodki Ponczuś zorganizowaną przez Miejsko-Gminny Dom Kultury imienia Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim. Konkurs przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, gdyż wpłynęło do nas ponad 100 prac tych wspaniałych, słodziutkich łakoci. Dzieciaki podeszły do tematu bardzo pomysłowo i przedstawiły nam swoje wizje pączków. Komisja w składzie, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury imienia Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim Dariusz Lewandowski-Socha, Małgorzata Monika Twardowska, instruktor plastyki oraz Paulina Wasik, instruktor rękodzieła, wyłoniło 14 laureatów, a nagrodą nie mogło być nic innego jak vouchery na pyszne pączki z cukierni Liszcz. Laureatami konkursu zostali Lucja Szczęch, Oskar Wiatrak, Emilia Rusin, Milena Pawlak, Paulina Jodłowska, Kacper Kogut, Oskar Żeglicki, Maksymilian Lewicki, Gabriela Żmuda, Fabian Bielański, Martyna Wojnar, Amelia Rusin, Igor Bednarz i Adrian Rabczak. Dodatkowo została przyznana nagroda dyrektora dla wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. Gabrieli Mytych, Sylwii Grzywacz, Małgorzaty Sondej, Magdaleny Rejman, Grażyny Majcher, Agnieszki Kramarz, Eweliny Żmudy i Danuty Szpeli. Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na obejrzenie tych wspaniałych prac. Mi nie pozostaje nic innego, jak udać się spałaszować pączka, bo patrząc na te prace, aż cieknie ślinka. Życzę miłych wrażeń i do zobaczenia.